To koniecznie, a nie zaśpiewasz nam dzisiaj? No tak bez nikogo, akompaniamentu. Bez wspaniałych muzyków, to tak. Zaprosimy w końcu ich. Bez nie zaśpiewania stąd nie wyjdziesz, więc na pewno jakiś krótki utwór. Jest ten jeden, taki fajny, krótki. Jest jednym z moich ulubionych. Myślę, że nie ma co przedwcześnie śpiewać. Przedwcześnie nie. Tylko poczekać na koncerty. A oczywiście. Ja myślę, że przez dzisiejszy wywiad tutaj będziesz miała rzeszę fanów, tłumy na koncertach. Jeżeli oczywiście koncerty znowu wrócą. No, jesteśmy w takiej trudnej rzeczywistości, że nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić na chwilę obecną. No, ale właśnie takimi wywiadami, takimi działaniami jak dzisiaj będziemy starali się jakoś umilać ten czas nie tylko mieszkańcom naszej gminy, ale myślę, że i kto cię ogląda dzisiaj? Ogląda cię ktoś? Moja córka. No, super, ile I ma moje lat? Rodzice, 4,5 roku. Pozdrawiam Julkę. Julka, jak tam jesteś, to cześć, mama. My też pozdrawiamy Julkę. Tak. I rodziców też. Tak, i rodziców przede wszystkim. Rodzice to taka, dziadkowie to taka niezastąpiona instytucja, tak? Tak. I to zawsze z dzieckiem. Zdecydowanie. Dobrze, mamy 23 osoby, no to możemy zaczynać. Dzień dobry. Spotkanie zaczynamy o 17. Dajcie znać w komentarzach, że jesteście z nami. Dzisiejszym naszym gościem jest leszczyńska piosenkarka Ania Dobrzycka. Witam cię bardzo serdecznie, Aniu. Dzień dobry. Aniu. Witam. Nie tylko śpiewasz, ale piszesz teksty i komponujesz, tak? Tworzysz kompozycje. Powiedziałabym raczej, że głównie piszę teksty i tworzę do nich melodie. I jakoś tak wyszło, że też to śpiewam. No to jak to się zaczęło? Jak to się zaczęło z tym śpiewaniem od ciebie? Od jak dawna śpiewasz? Powiem szczerze, od że dzieciństwa? Śpiewam odkąd pamiętam. Bardzo rozwinęłam się pod tym względem podczas brania prysznicu. Czyli w domowych pieleszach, okej. Okay. Tak, u mnie w domu w ogóle muzyka nam towarzyszyła bardzo często. Jak byłam dzieckiem, nawet w takim w łóżeczku małym, to mój tato opuszczał mi bardzo ostrą muzykę. A ja się rock. Wtedy cieszyłam. Punk rock bardziej. Punk rock. A moja mama ma przeszłość wokalną. Zawsze ze swoją siostrą bardzo ładnie śpiewały na różnych akademiach i bardzo dużo moja mama śpiewała w domu. Czasami miałam dosyć, ale teraz jak moja córka mówi, mama, dobra, przestań śpiewać, to już wiem, jak wtedy moja mama się czuła. Także cofam, bo było to bardzo ważne dla mnie, jeżeli chodzi o w ogóle... Ukształtowało. Tak, i o to, że muzyka mi towarzyszyła cały czas i też byłam zaszczepiona nią, jeżeli chodzi o różne gatunki oraz instrumenty muzyczne. Czyli mama była taką osobą poniekąd, która cię zaraziła? Mama i tata, tak. Ten punk rock mimo wszystko. Tak. Czyli w genach gdzieś tam odziedziczyłaś talent muzyczny, można powiedzieć. Powiedziałabym, że słuch. Słuch. Zdecydowanie. To tak, to tak. Dobrze, Aniu. Powiedziałaś tutaj, że głównie piszesz teksty. Ile tekstów napisałaś w swoim życiu? Ojej, trudno rozliczyć. Zdecydowanie więcej jest pomysłów, które nie zostały jeszcze dokończone, ponieważ jest to proces. Często jest tak, że jest tylko jakaś myśl i tylko ta myśl zostaje spisana. To może być jedno zdanie czy dwa, ale no jest kilkadziesiąt spokojnie takich piosenek, które nadawałyby się do tego, żeby oprócz tych, które są, można by było nad nimi pracować i stworzyć nowe piosenki. Tylko wiadomo, piosenka to jest bardzo krótka forma. To jest krótka forma i tam moim zdaniem
I trzeba się zastanowić nad każdym słowem, bo... Żeby nie zrobić komuś przykrości, tak? Nie. Tu nawet nie chodzi o przykrość, tylko o to, żeby w takiej krótkiej formie przekazać jak najwięcej się da. A jest to szalenie trudne. No właśnie, ostatnio oglądałam taki wywiad z Kasią Nosowską i ona mówiła właśnie o tekstach piosenek, że bardzo trudno jest napisać bardzo dobry tekst, żeby właśnie nikogo nie urazić tym tekstem, żeby był odpowiedni, że tekściarz, można tak, tekściarka, można tak o tobie powiedzieć, ma bardzo trudne wyzwanie przed sobą, żeby napisać tak spójny tekst, który będzie, często są to pewnie teksty osobiste, tak? I zahaczają gdzieś tam o życie prywatne. Tak. I tutaj chciałam właśnie powiedzieć, że wywiad z panią Kasią Nosowską, która jest, no jest jej fanką i bardzo mnie inspiruje, to ta wypowiedź moja wcześniejsza była parafrazą jej wypowiedzi i zgadzam się z nią w 100%. Myślę, że warto w ogóle obejrzeć sobie ten wywiad, ponieważ tam jest dużo treści dla ludzi, którzy chcą zacząć, dużo wartościowych treści dla ludzi, którzy chcą zacząć przygodę z pisaniem i stworzeniem. I chciałam tutaj powiedzieć ważną rzecz, ponieważ ona wspomniała o odpowiedzialności za to, co piszemy. I a propos sprawiania przykrości, oczywiście, jeżeli ktoś mnie bardzo dobrze zna, to może doszukać się pewnej analogii z mojego życia osobistego. Też czasami w klipach jest to pokazywane w prześmiewczy sposób, ale myślę, że żadna z osób bezpośrednio się na mnie za nic nie obraziła i nawet nie dałam ku temu powodu. I raczej staram się nie atakować ludzi, tylko pisać o sobie, o swoich przeżyciach, albo inspirować się po prostu tymi ludźmi, żeby opowiadać pewne historie. To co jest dla ciebie najważniejsze w utworze? Myślę, że tekst. Czy jak to w ogóle wygląda u ciebie z tworzeniem utworu? Najpierw w głowie rodzi się tekst, później myślisz o tym, jaką muzykę do tego dobrać, czy odwrotnie? Czy może wszystko naraz? Czy tutaj musimy rozróżnić dwie rzeczy, bo jest melodia, którą tworzę ja, a potem jest aranżacja. I tym się akurat zajmuje Mateusz Walczak na ten moment. Wcześniej to był Marcin Samarzewski, jedną piosenkę zaaranżował Mikołaj Lisowski, jedną stworzyłam sama. Ale która to była? To jest akurat Protest Song, to jest piosenka, teraz też jest, ona się znajduje na epce. No jedna z moich ulubionych, mam takie top 3 i to jest jedna z moich ulubionych. Ale jest, no to jest akurat, ona się różni aranżacyjnie, bo tam jest bardzo skromny aranż. Ona jest bardzo krótka, tak? Ona jest też chyba bardzo najkrótsza. Tak, owszem, ale tam chodzi głównie o treść. I zapytałaś właśnie, co jest dla mnie najważniejsze. Od zawsze najważniejszy był dla mnie przekaz. Jak byłam młodą, zmutowaną nastolatką, ale chyba przechodziłam to w dosyć taki łagodny sposób, mam nadzieję, to zawsze liczył się dla mnie tekst i przesłanie, ale potem jak zaczęłam odkrywać muzykę na przykład ze Stanów Zjednoczonych, moja mama kupiła mi płytę Justina Timberlake'a pierwszą, i ja zakochałam się w tej różnorodności, jeżeli chodzi o dobór instrumentów, o ilość ścieżek, ilość instrumentów, które w ogóle są zawarte w jednym utworze, o bawienie się brzmieniem. Też była to płyta, drugą płytę dostałam, to była Black Eyed Peas. Także to się bardzo wtedy wyróżniało pod względem jakości produkcji. I szczerze powiedziawszy, no nie byłam tak biegła, jeżeli chodzi o język angielski wtedy, no bo byłam dzieckiem i akurat wtedy to mi nie przeszkadzało. Liczyła się dla mnie właśnie ten sposób stworzenia tych utworów i tym się zafascynowałam i to mi otworzyło głowę, że okej, nie muszą być tylko szarpanie strun i wykrzykiwanie wiadomo jakich haseł, ale mogą to też być po prostu bardzo dobre kompozycje. A później już w dorosłym życiu zaczęłam doceniać również muzykę instrumentalną, na przykład taki zespół Snarki Papi, no to jest super. Mistrzostwo świata. No tak, no twoje teksty, dużo mówisz o tekstach, twoje teksty nie są banalne. Masz tak, ja uważam osobiście, że masz genialne niektóre połączenia, na przykład słyszę kolory, widzę dźwięki. No. Akurat jeżeli chodzi o ten wers,
to tutaj pozdrawiam Juliana, czyli Mikołaja Pawleczyka, ponieważ on mi kiedyś przytoczył, to z kolei też nie są jego słowa, tylko kogoś z jego chyba rodziny, i on mi to przytoczył. Ja to sobie mówię, wow, a jeżeli, to można porównać do jakichś substancji psychodelicznych, że one mogą tak powodować. Chociaż sama oczywiście nie mam żadnych doświadczeń w tym temacie, ale mówię sobie, to tak samo jest w miłości, tak? Chyba. I akurat w tym temacie mam jakieś doświadczenia, ponieważ byłam zakochana. I to mi bardzo się spodobało, że można to wykorzystać, bo to mówi bardzo wiele. Genialne to jest. Jeżeli ktoś potrafi to zrobić. To akurat no, nie mogę sobie tego przypisać, niestety, ale gdzieś wykorzystałam to do całości. Nie? I idealnie się wpasowało. W chmury, chmury. To jest akurat tak, utwór, tak. W którym ten wers tak, i to jest piosenka, która rzeczywiście została napisana z miłości. Super. No to jak to jest z tą weną u Ani Dobrzyckiej? Mówiłaś, że gdzieś tam pod prysznicem na początku. W jakich sytuacjach najlepiej ci się tworzy? Nie wiem, idziesz po ulicy i myślisz, o, akurat dana sytuacja, czy w domu częściej? Powiem tak, teraz nie pod prysznicem, tylko w wannie, bo niestety nie posiadam. Ale kiedyś, jak chodziłam po domu, też jak szłam ulicą już we Wrocławiu, bo to się zaczęło wtedy, jak zaczęłam pisać już konkretnie teksty piosenek pod to, żeby je potem gdzieś wydać, to wtedy jeszcze mieszkałam we Wrocławiu i tak, rzeczywiście, podczas spacerów przeżywałam różne stany emocjonalne, bo dużo się działo w tamtym czasie. I musiałam gdzieś to jakoś wyrzucić, więc na dyktafon sobie to nagrywałam. Ale teraz, szczerze powiedziawszy, bo w ostatnich latach, zanim przyszła pandemia, dużo dojeżdżałam do Wrocławia i podczas trasy, wtedy. W aucie. Tak, w samochodzie. I wtedy mi się, bo nic mnie nie rozprasza. Oczywiście jestem skupiona na drodze. To nie jest tak, że ja się wyłączam. Spokojnie jestem cały czas, nie stwarzam zagrożenia. Nawet wręcz przeciwnie, bo wtedy zwalniam, bo chcę, żeby ta trasa jak trwała najdłużej, żebym ja mogła skończyć ten, na przykład zwrotkę. I tak, tylko muszę mieć wtedy swoją przestrzeń taką małą. Czyli inspirację czerpiesz ze swojego życia, z życia codziennego, z otaczającej rzeczywistości? Tak. Można tak. powiedzieć, że z wszelakich stron, tak? Tak, tak, dokładnie. Okay. Myślę, że ludzie są moją taką inspiracją. Oczywiście swoje historie, bo tak jak powiedziała też Kasia Nosowska, ona się najbardziej zna na sobie. I myślę, że ja też się najbardziej znam na sobie. Kiedyś miałam tendencję do tego, żeby skłaniać ludzi ku temu, żeby powinno się robić tak, powinno się robić tak, ale no, trochę już jestem za duża na to. I staram się jednak nie dawać rad, nie nakazywać, tylko ewentualnie pisać o sobie albo obserwować. Ale każdy utwór ma jakieś przesłanie, ma swoją historię, tak? Tak. Utwory, które tworzysz. Tak, tak, zdecydowanie. Okej. Okay. No dużo mówisz o tym, że tekst jest taki bardzo ważny. Tak. Zresztą chyba sama nawet powiedziałaś, że teksty są dla ciebie najważniejsze w utworze. Tak. A na kim się wzorowałaś? Na jakim tekściarzu, tekściarce wzorowałaś się? Mogłabym powiedzieć, że królem jest Jacek Cygan, nie, ale tak? No nie. Oczywiście bardzo szanuję pana Jacka i zdecydowanie, no, napisał on wiele wspaniałych tekstów. Wojciech Młynarski, Jacek Cygan. Oczywiście, tak, Wojciech Młynarski. Agnieszka Osiecka. Ale moje top 3, nie no, w sumie dwie to są osoby. To jest Agnieszka Osiecka i to jest Kasia Nosowska. Kasia Nosowska. Tak, zdecydowanie. One dwie były moją największą inspiracją. I nawet na maturze mówiłam o Osieckiej, także... Zdecydowanie ona, tak. Agnieszka Osiecka bardzo dużo napisała tekstów do Maryli Rodowicz, do piosenek Maryli Rodowicz, tak? Do utworów Maryli Rodowicz. Właściwie... Myślę, że było kilku tekściarzy, którzy pisali teksty dla Maryli Rodowicz. Tak, ale ona w szczególnej mierze chyba z tego kiedyś czytałam o tym, że bardzo dużo. Lubisz Marylę Rodowicz? Trudno mi stwierdzić, osobiście nie znam pani Maryli, niestety. W sensie jej utwory. Wydaje mi się, że pani, oczywiście jest to ikona i
stworzyła pewną historię, śpiewała lekkie piosenki w bardzo trudnych czasach. Mm-hmm. Z pewnością wiele osób wiele razy się do niej, przy jej muzyce bardzo dobrze bawiło. I no nie znam nikogo, kto by... Nie znał kolorowych jarmarków. No i nie krzyczał jej piosenek na weselu, tak? O drugiej nad ranem. Dokładnie. Czy tam w nocy. Szanuję ją za to, że cały czas jest, tak. Cały czas tworzy, bo chyba wydała płytę jakoś rok temu, ale no, osobiście nie znam, więc trudno mi powiedzieć. Aniu, to ile tekstów jeszcze w szafie leży? No sporo. Zdecydowanie i akurat jestem taką osobą, która już by chciała już wydać kolejne rzeczy, ale nauczyłam się troszeczkę pokory i spokoju. Dzięki Mateuszowi Walczakowi, bo to czasami, oczywiście piosenki mają swój czas i dobrze, żeby one nie leżały 10 lat, tak. Ale z drugiej strony czasami dobrze, jak one sobie chwilę odpoczną, odczekają. Jak my jako twórcy nabierzemy innej perspektywy, dystansu przede wszystkim i może się okazać, że pracujemy nad utworem pół roku i po pół roku nagle się okazuje, że tekst jest na przykład z drugiej zwrotce jest kiepski. Mm-hmm. A wtedy mi się wydawał taki fantastyczny. I on to patrzy i rzeczywiście, no... Coś trzeba zmienić. Napiszę to lepiej. Okej. Okay. Tak. Wspomniałaś o Mateuszu Walczaku. Tak. Razem z nim tworzycie projekt Mania. To tak. Może porozmawiamy teraz o tym takim głównym wątku tego wywiadu. Projekt Mania. Co to takiego? To, jak już wszędzie można wyczytać, jest takie marzenie, jest to artystyczny kaprys mój osobisty. Tak. I coś, co pozwala się oderwać się od rzeczywistości, a z drugiej strony w niej przetrwać. I to jest kwintesencja tego, bo zdecydowanie ja traktowałam pisanie tekstów, a potem już wydawanie piosenek jako odskocznie, jako też taką autoterapię. Mhm. I polecam, jeżeli ktokolwiek, komukolwiek leży coś na sercu, to warto sobie to napisać, nie wiem, wykrzyczeć, wyśpiewać. Pomaga. Bardzo pomaga. I takie metody też terapeutyczne podobne są. No to jak powstał? Jak powstał? Powstał on w taki sposób, że zadałam sobie jedno bardzo ważne pytanie. Jak to wiadomo w znanym polskim filmie było. I odpowiedziałam sobie na to pytanie i zaczęłam tworzyć piosenki, spełniać swoje marzenie, tak? I tutaj muszę przytoczyć postać Huberta Szczęsnego, ponieważ to jest znany muzyk, artysta z Leszna. I on teraz się przeprowadził, ale był moim sąsiadem i widziałam, że on nagrywa. Też tato mojej córki jest tu zawodowym muzykiem i też on wprowadził mnie w ten świat muzyczny, za co jestem mu wdzięczna. I zobaczyłam, że to nie jest wcale aż tak trudne, ponieważ mamy dostęp do... mogę po prostu wynająć studio, pójść tam i nagrać. Jest to na wyciągnięcie ręki, jeśli się chce. Tak, a można też nawet w domu to zrobić. Tak. I stwierdziłam, że jeżeli to jest tak łatwe, jeżeli chodzi o dostępność, no to teraz co się liczy? Moje zacięcie, moja praca i moja konsekwencja. Mm-hmm. I Hubert polecił mi Marcina Samarzewskiego. I skonsultowałam się z Marcinem i to był strzał w dziesiątkę, ponieważ jest to fantastyczny człowiek, którego znam już troszeczkę. I mimo, że nie spotykamy się prywatnie, to podczas każdej sesji przekazuje mi bardzo dużo mądrości życiowych i wiedzy. Przez to jest mi bardzo bliską, bardzo bliski. Mhm. Tak. Czyli kto tworzy projekt Mania? Ty i Mateusz Walczak, tak? Tak. Na ten moment figurujemy my, że tak powiem, tak, ja i Mateusz Walczak. Tworzymy duet, ale... Czyli nie ma zespołu. Ale właśnie w ostatni weekend mieliśmy próbę z całym zespołem. Tutaj nie chcę zdradzać na razie szczegółów, ale było super. Także będziemy finalnie na scenie będzie około 5 osób. Pięć osób
tak. liczy cały zespół projektu tak. Mania. Tak. Chciałabym zaznaczyć, że jeszcze ważną rolę odgrywał tutaj zawsze Mikołaj Lisowski, ponieważ on nagrywał zawsze bębny do utworów, w których była taka konieczność. Też stworzył jeden aranż i tak motywował mnie jako przyjaciel do tego, żeby to co robić. Spiąć to w całość. Tak. Aniu, to dlaczego projekt Mania? Okay. Skąd ta nazwa? Ja okay. powiem szczerze, że sobie tak myślałam, projekt wiadomo, projekt, czyli coś, stworzenie czegoś nowego, ale Mania nie wiem, Ania, Mania, tak sobie myślałam, ale nie tak, wiem. Tak, Marcin mi się kiedyś zapytał, czy to jest Maniek spod sklepu, ale nie, 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 zdecydowanie nie. Mania, to jest takie porównanie, oczywiście niedosłowne, które dotyczy, jest taki zespół afektywny dwubiegunowy, maniakalno-depresyjny. I ja tworzę muzykę w momencie, że tworzyłam muzykę, bo już teraz nauczyłam się tworzyć na wesoło. Kiedy było mi źle, kiedy było mi smutno, kiedy byłam rozdrażniona, kiedy coś mnie denerwowało i porównywałam to do tego stanu maniakalno-depresyjnego. Depresyjnego. A kiedy już było mi lepiej, kiedy rozwiązałam dane problemy, bo jestem zwolenniczką rozwiązywania problemów, to był czas na to, że ja pracowałam nad tym i to się udawało. Dlatego Mania, że to, takie jest to porównanie. Rozumiem. Nie? Oczywiście proszę nie brać tego dosłownie. Nie mam takiej diagnozy postawionej i raczej nie będę mieć. Także to jest tylko takie jesteś porównanie. Jesteś pogodną, wesołą osobą, więc raczej to nie grozi. Aniu, mamy pytanie od Jacka. Czy zamierza pani nagrać utwór z inną wokalistką, Kają czy Edytą Górniak? Ojej, myślę, że gdybym dostała taką propozycję, to byłby dla mnie ogromny zaszczyt. Zdecydowanie, ponieważ to są jedne z najlepszych głosów w naszym kraju. I myślę, że to pytanie, czy zamierzam, trochę nie jest to zależne ode mnie, ale jeżeli byłaby taka możliwość i okazja, to oczywiście, żebym z tego skorzystała. Tak. Tak. Nie jest to moim takim największym marzeniem, ale gdyby mnie to spotkało, to na pewno byłabym bardzo, bardzo zadowolona. Okej, okay. Aniu, wracając do projektu Mania, 11 września, tak, wyszła epka, tak. którą tutaj prezentujemy. Tak. Może coś więcej na ten temat i gdzie ją można zakupić? Tak, epka została wydana we wrześniu. Można ją zakupić na stronach, na Empiku, na Merlinie, ogólnie w stronach internetowych, w sklepach muzycznych internetowych. I od 2 dni można ją zakupić na naszej stronie internetowej www.projektmania.shop. Serdecznie zachęcamy. Można też nabyć takie oto wspaniałe bluzy. O, właśnie takie. Ania promuje, ja też promuję. W 2 wersjach. One są świetne, naprawdę są cieplutkie. Zachęcamy. Nie ukrywam, że dla nas to jest też spora gratyfikacja, jeżeli ktoś, bo sami znajomi nie chcą często, daj mi płytę, tylko naprawdę chcą kupić te tak, płyty. Żeby wesprzeć, tak? Tak, żeby wesprzeć. Dla nas to jest ogromne wsparcie, ponieważ tutaj oczywiście muszę podziękować moim rodzicom, którzy pomogli mi w realizacji tego projektu, bo nie ukrywam, że jest to bardzo duża inwestycja. Też tutaj można zauważyć, pozwolę sobie, że no mieliśmy dosyć profesjonalnie zrobioną sesję zdjęciową, bo oczywiście tutaj troszeczkę się różnię na tym zdjęciu i tak jak ja wyglądam. I to też jest spowodowane tym, że no jednak wszystko, tak. wszystko kosztuje. Także jeżeli Państwo będą chcieli wesprzeć nasz lokalny tutaj projekt z Wielkopolski, to będzie nam bardzo, bardzo myślę, miło. Że mieszkańcy gminy Krzemieniewo po dzisiejszym wywiadzie jak najbardziej. Mamy tak. pytanie od Bianki. Kiedy koncert w Warszawie, Aniu? O, Bianka. Podejrzewam, że wiem, która Bianka, także serdecznie pozdrawiam. Bo jeżeli jest to ta Bianka, to ta Bianka stworzyła pierwszy klip, który powstał i to było do piosenki Chcieć Mieć wraz ze swoją siostrą.
I zrobiła to nieziemsko profesjonalnie. Genialnie. Tak, byłam bardzo zadowolona, szczególnie, że to był debiut. Także proszę, zapraszam serdecznie do zobaczenia tego, co stworzyła Bianka. Bianka Furmanowska. Tak, dokładnie. Pozdrawiamy, tak. I jej kotki, oczywiście. Ale kiedy koncert w Warszawie? To jest dobre pytanie. I chciałabym znać na nie odpowiedź, jeżeli tylko wyjdzie rozporządzenie, że koncerty są legalne, to oczywiście my byśmy zrobili już trasę koncertową tuż po wydaniu epki, bo byłaby to naturalna kolej rzeczy. Ale że taką mamy sytuację... Dla Bianki to ja mogę nawet indywidualny koncert zrobić. Okej. Okay. Bianka, to będziesz miała pewnie dużo gości wówczas. Tak. Dobrze, czyli plany koncertowe na razie w zawieszeniu, tak? Na razie w zawieszeniu, tak. Mhm. A jak się czujesz, jak wychodzisz na scenę? Zawsze jest stres. Jest. Tuż przed. Zawsze jest delikatna suchość w gardle i bardzo mało jem, co nie jest może do końca zdrowe. Nie popieram, nie polecam, ale jestem bardzo skupiona też. Oczywiście też, jeżeli Państwo by chcieli kiedykolwiek występować na scenie, polecam robić to całkowicie na trzeźwo, żeby być całkowicie skupionym, ponieważ wtedy można, po pierwsze jest to profesjonalne, a po drugie można przeżywać koncert w 100%. Tak, tak. To jest naprawdę niesamowite uczucie i jak już jestem na tej scenie i chyba najpiękniejszy moment, który mnie spotkał, a miałam taki, to kiedy nie zastanawiałam się nad tekstem, nie zastanawiałam się nad tym, jak wyglądam, czy ktoś mnie ogląda, czy ktoś mnie słucha, czy nie, tylko po prostu gdzieś tam prosto z serca wyśpiewywałam to co napisałam, tak. Bo bardzo się z tym utożsamiałam wtedy. I to był najpiękniejszy moment, właśnie ten, bo wtedy się przechodzi trochę na inny poziom. Aniu, no to która piosenka z wszystkich, które napisałaś, które są już wydane, jest twoją ulubioną? Masz takie? Masz taką? Jedną, jedyną? Czy... Trudno mi stwierdzić, która jest ulubiona. Mm-hmm. Zdecydowanie bardzo bliska jest mi ta, w której wspominam o mojej córce i to jest utwór akustyczny Hey Baby. On opowiada o trzech rodzajach miłości, a miłość jest dla mnie nadal najważniejsza w życiu. Może naiwnie, ale tak jest. A tak to wszystkie inne utwory są na równi ważne. Mhm. Aniu, a jak na przestrzeni lat zmieniał się twój gust muzyczny? Bo jakby projekt Mania trochę jest, ma inne brzmienia, tak? Niż te dotychczas. Jak to wyglądało u ciebie? Na początku troszeczkę się bałam wyjść poza schemat i chciałam, żeby to były piosenki takie, siedzi dziewczynka przy pianinku i sobie coś tam brzdęka i śpiewa. Nieważne jak, ważne co chcę przekazać. Potem właśnie dzięki poznaniu bardzo profesjonalnych i dobrych muzyków, artystów, zrozumiałam, że nie o to chodzi, że trzeba trochę wyjść poza swoją strefę komfortu. I weszłam w popowe rzeczy za sprawą Marcina, ale nadal stopowałam, żeby to jednak nie było aż takie mainstreamowe, żeby było bliższe takiej natury. Ale potem przyszedł Mateusz Walczak i powiedział, słuchaj, tego już chcesz robić coś konkretnego, czy to, co wszyscy robią? No ja mówię, że no wiadomo, że konkret. Tak. Mówi, no to ja mam dla ciebie propozycję. Zróbmy może to tak. I to mi się tak spodobało, te popy. Tak, dokładnie. I też szczerze powiedziawszy, pod względem wizerunku, jak tak zaczynam coraz częściej słuchać takiej muzyki, to mi się to podoba, bo ja jeszcze nie mam tak wyrobionego. Odnajdujesz się tak, w tym. Wizerunku scenicznego, ale... I włosy i gdzieś ten styl, który teraz poznaję dopiero, bardzo mi się podoba. On jest trochę czasami kiczowaty, ale jeżeli jest to bardzo dobrze dobrane i subtelnie zrobione, to klasa. Tworzy się z tego coś genialnego. Dobrze, mamy pytanie, jak długo trwa wydanie płyty? Miesiąc, czy pół roku, czy rok? Mogę tylko powiedzieć,
Jeżeli chodzi o moje doświadczenie, no to mogę powiedzieć na temat epki, czyli epka to jest troszeczkę krótsza forma płyty. Tak, to nie jest long play i zdecydowanie trwa to krócej. Jeżeli chodzi o inne, są tacy artyści, którzy wchodzą do studia, Beatles się tak nagrali, wchodzą do studia na tydzień i nagrywają sobie płytę i tak mhm. robią. U nas trwa to trochę dłużej ze względu na system pracy, który jest taki, że my pracujemy trochę zdalnie i dopiero jak już są gotowe pomysły, to spotykamy się w studio i tam nagrywamy wszystko jeszcze raz. Mhm. Cała epka powstała tak naprawdę od momentu pomysłu do momentu wydania w 1,5 roku. Myślę, że gdybyśmy się bardziej sprężyli, jeżeli chodzi o wydanie, gdybyśmy mieli większy... Teraz, gdybyśmy to wydawali, myślę, że mogłoby nam zająć to niecały rok. Ale to jest tak, to jest dużo pracy. Żmudny proces. Tak. Dobrze, mam jeszcze jedno pytanie. Skąd pomysł na logo projektu Mania i co ono oznacza? Oko. Mamy tak. Oko tutaj. Mamy oko. Ja na żółtym tle, Ania na fioletowym. Tak. A fiolet to jest taki sztandarowy kolor tak. projektu Mania. Ja chciałam, żeby był żółty i fioletowy, ale Mateusz mnie przekonał, że zdecydujmy się na jeden. I potem cała ekipa, która robiła sesję zdjęciową, oni też powiedzieli, a możemy odpuścić ten żółty? A ja mówię, dobrze. No więc też nauczyłam się tego, że... Polubiłaś fiolet, czyli zawsze lubiłaś? Nie, no lubiłam. Lubiłam takie plastyczne, na przykład on się z komiksami kojarzy. Tak. Ale też nauczyłam się tego, że jeżeli dochodzą do mnie głosy osób, które się znają na czymś bardziej niż ja, no to akceptujesz to, tak? Tak, dokładnie. Kiedyś myślę, że tego nie potrafiłam. I dlaczego oko? Bo mania. Wiąże się z tym, ja też jestem związana ze światem medycznym ze względu na swój zawód, że wtedy wiadomo, trochę zmienia się źrenica, ułożenie pod wpływem, w różnych stanach emocjonalnych i w różnych... Czyli ma to głębszy przekaz. Z różnymi, że tak powiem, substancjami, które kojarzą się właśnie z takim pobudzeniem albo z wyciszeniem. I oko jest... Oczy dużo mówią. Tak. Wystarczy spojrzeć w oczy i można odczytać wiele na temat człowieka, się dowiedzieć. Ja wpadłam na pomysł, żebym chciała, żeby to było oko. Ale oczywiście to, co... dlaczego to wygląda tak dobrze, bo moim zdaniem wygląda dobrze, no to jest zasługa Jagody Furmanowskiej, też rodzina, która po prostu narysowała to. Tak. Ona, to, co ja jej powiedziałam, przeniosła na papier. Po prostu, tak. Także to też znowu stąd, połączenie. Stąd oko, tak? Tak. Dokładnie tak. Aniu, dużo tutaj mówimy o utworach, o muzyce, a jak to wygląda z teledyskami? Bo... A to są ciekawe historie. No właśnie. Teledyski. To jest często przygoda, która ma niestety czasami ciemne strony ze względu na organizację, na różne takie losowe wydarzenia. Ale one też nie są banalne, te teledyski, które są nagrywane do twoich utworów. I niestety to, co ja mam w głowie, trudno jest przełożyć na ekran ze względów głównie finansowych, bo jak się okazuje, to nie jest wcale takie proste. Także podziwiam wszystkich twórców kina, naprawdę to jest masa ciężkiej pracy. Można zauważyć, że w teledyskach często występuję ja, ale to nie dlatego, że jestem w sobie zakochana, tylko dlatego, że budżetowo tak jest taniej. Po prostu. A też myślę, że dla mnie to jest duże nauki i fajne doświadczenie. Jeżeli chodzi o teledyski, gdzieś tam pomysł się rodzi u mnie, ale zazwyczaj to jest połączenie wielu rozmów z wieloma osobami, nawet z takimi przypadkowymi. A żeby to przełożyć potem na realizację, to często konsultuję to właśnie z Bianką, ponieważ ona się na tym zna i wie, co jest możliwe, a co nie do zrobienia. Okej. Okay. Mamy pytanie, jaki masz stosunek do punk rocka? Powiedziałaś wcześniej, że słuchałaś punk rocka za sprawą taty swojego, tak? Tak. Jestem bardzo sentymentalna, jeżeli chodzi o ten gatunek i
on miał swój czas. Uważam, że nadal, jeżeli ktoś chce, to może odnaleźć coś dla siebie w tym gatunku. I przede wszystkim kojarzy mi się z takim rodzajem wolności, który teraz jest bardzo rzadko spotykany w dzisiejszych czasach, takich pędzących i takich... zabieganych, tak? I takich trochę odrysowanych, bym powiedziała, od jakichś tam wzorów. Aniu, twoje utwory wpadają w ucho, przyjemnie się ich słucha. Jak oceniasz odbiór ludzi na twoje właśnie utwory? Ojej. Jaki jest odbiór waszej muzyki? Ten, który do mnie dociera, jest pozytywny. Być może wynika to z tego, że jeszcze nie jesteśmy popularni. Jeszcze, no tak powiedziałam. No już, aż, a nie bądź taka skromna. Trudno się sugerować opinią znajomych czy rodziny, ponieważ zazwyczaj to nie jest obiektywna ocena, bo oni się kierują emocjami. Oczywiście. Jednakże jeżeli już ktoś... O, inaczej. Coraz częściej spotykam głos osób nieznanych mi, nieznajomych, czy redaktorów muzycznych, którzy sami się do nas odzywali nieraz, że jest to coś bardzo ciekawego. Dobrego. Oczywiście dostaliśmy też, i z tego się mnie, to z tego się chyba bardziej cieszę, że od profesjonalistów dostałam feedback z uwagami, które mogą wpłynąć na to, że to może być jeszcze lepsze, ale takimi merytorycznymi, bo jeżeli ktoś mi powie słabe, no to okej, może komuś to pomoże, ale to nic nie wnosi, ale jeżeli ktoś mi powie merytorycznie no ten wokal mógłby być bardziej dopasowany stylistycznie, no to wtedy mówię okej, to już jest fajna uwaga, to już jest dobra krytyka konstruktywna. Dokładnie tak. A jak staracie się dotrzeć do ludzi, do odbiorców? Główny kanał to oczywiście są social media. Ja bym bez, gdyby nie projekt, to bym nie założyła sobie Instagrama. To bym w ogóle nie wiedziała, nie istniała, co to jest, nie wiedziała, co to jest TikTok, bo już mam swoje lata. W mediach społecznościowych. Ale rzeczywiście tak, Facebook i Instagram oraz no staramy się, no na YouTubie głównie są nasze utwory, na Spotify, ale też można dzięki takim współczesnym platformom mamy może możliwość taką, że nasze utwory są na iTunesie, na Deezerze, także... Apple Music. Tak, wszędzie tak naprawdę, gdzie Państwo mogą pobrać muzykę, kupić ją lub też słuchać za darmo, ona jest. Mamy pytanie, Aniu. Oprócz śpiewania, jakie masz inne hobby, zainteresowania? A. Moim głównym zainteresowaniem jest macierzyństwo. Nie no, żartuję. Oczywiście to jest najważniejsza sprawa, tak. Ale interesuję się oczywiście tym, w czym pracuję. To jest fizjoterapia, to jest medycyna. No właśnie. To są badania naukowe, ponieważ też realizuję studia doktoranckie na AWF-ie we Wrocławiu, właśnie z fizjoterapii. Bardzo lubię sport, a teraz już kiedyś wyczynowo, teraz rekreacyjnie ćwiczę sobie. Ostatnio moją, w sumie od 5 dni, moją nową pasją ze sprawą Dominika Wrotkowskiego jest tenis, ale to tylko tak chwilowo. Oczywiście jak wszyscy ponownie zaczęłam grać w szachy ze względu na Netflixowy hit. Gambit Królowej. Tak? Ale to akurat umiałam kiedyś dobrze grać w szachy, teraz sobie przypominam. Wszelakie aktywności, ja bardzo lubię doświadczać nowych rzeczy. Nowych rzeczy. Tak. I nie boisz się ich poznawać? Nie, tylko sporty ekstremalne może już nie teraz ze względu na poczucie odpowiedzialności. No właśnie, Aniu, łączysz swoją pasję z zawodem. Jak to idzie w parze? Świetnie. Jak to godzisz? To idzie świetnie. Dziękuję mamo i za to, za pomoc w opiece nad moją córką, ale idzie to dobrze, dlatego że z wykształcenia jesteś fizjoterapeutką. No właśnie, tak jak powiedziałaś, z wykształcenia jesteś fizjoterapeutką. I jeżeli jestem, ja muszę robić kilka rzeczy naraz. I jeżeli jestem zmęczona tematami muzycznymi, bo na przykład organizacyjnie coś nie wychodzi, albo jest jakiś przestój, albo jest trochę mało tej tak zwanej weny, albo chęci do pracy nad tymi piosenkami, to wtedy spokojnie idę do pracy, mogę pomagać ludziom, co też trochę
łechta moje ego, bo nie ma nic piękniejszego jak to, że kogoś bolało, a ja coś zrobiłam i kogoś już na przykład mniej boli albo nie boli. Przynosi żulgę. Tak, i to jest świetna sprawa, naprawdę. Dokładnie tak. Polecam, więc to się łączy. Raz tu, raz tu. Czasami jest za dużo tego wszystkiego, ale to wtedy ale mam godzisz. Wsparcie. Masz tak. Wsparcie. Tak. Za które już kilka razy dziękowałaś, tak. Więc co jest bardzo fajne. Mamy też pytanie, to tak już a propos świąt zbliżających się dużymi krokami. Jaka jest Twoja ulubiona kolęda i czy mogłabyś nam zaśpiewać? My już tutaj rozmawiałyśmy o tym, czy Ania nam na żywo zaśpiewa tutaj jeden ze swoich utworów. Co prawda o kolędzie nie było tutaj mowy. Czy powiem tak, a kapella no niestety... Być może rozczaruję tutaj Państwa, ale nie będę śpiewać, ponieważ czułabym się wtedy taka trochę naga z tym wszystkim. Jednak jestem na takim etapie jeszcze, że potrzebuję wsparcia moich kolegów do tego, żeby wykonywać coś na żywo. Ale mogę tak powiedzieć troszeczkę przekornie, że jeżeli chodzi o kolędy, to oczywiście nasze polskie kolędy są przepiękne, bardzo lubię, wolę bardziej wesołe niż smutne, ale Krzysztof Gonciarz ostatnio wydał taki projekt na święta i polecam. Tak bym powiedziała, bez komentarza większego. Okej, zachęciło, na pewno mnie, więc myślę, że i tutaj osoby oglądające. Aniu, muzycznie cały czas się rozwijasz, tak? Tak, to jest, myślę, że to będzie proces do końca moich dni. Jest coraz głośniej o tobie. Jesteś już rozpoznawalna? Jak to wygląda? Zdarzyło ci się kiedyś, że przychodziły osoby po autografy do Ani Dobrzyckiej? Znaczy były takie sporadyczne. Ja dzisiaj poproszę na płycie autograf Ani Dobrzyckiej. O, koniecznie, koniecznie. Czy powiem tak, przy podpisywaniu płyty, jeżeli ktoś chciał, no to jak najbardziej. To w sumie tak się już wpisało, jeżeli ktoś już bezpośrednio ode mnie dostaje płytę lub ją nabywa, no to tak, to wtedy oczywiście proszę o ten autograf. Mówię, sporadycznie miałam taką sytuację, ale to było na przykład po koncercie, ktoś mnie o to poprosił. Wydaje mi się, że ludzie i tak w Lesznie gdzieś tam mnie kojarzą, nasze roczniki w ogóle się kojarzą, bo jesteśmy dosyć takimi... Licznymi. Znaczy, nie. Po prostu Leszno jest takim miastem, gdzie raczej ludzie się znają. I te roczniki, na przykład 2 lata starsze, 2 lata młodsze, to my się gdzieś wszyscy kojarzymy, więc to nie jest na zasadzie, że nagle ludzie mnie rozpoznają, tylko gdzieś tam się znamy. Ale a tak no to jeszcze nie miałam okazji koncertować, nie mieliśmy trasy po prostu. Więc myślę, że nie, wszystko jest normalnie. Ja myślę, że mieszkańcy naszej gminy mieliby okazję. Ania miała być naszym gościem na koncercie niepodległościowym, który miał się odbyć niestety, w związku z panującą sytuacją. Tak. Musieliśmy go przełożyć, odwołać, ale myślę, że ten koncert, a na pewno występ Ani będzie możliwy, żeby zaprezentować twórczość twoją w naszej gminie, tak? Byłabym zaszczycona. Nam będzie również bardzo miło gościć Ciebie, Aniu, na koncercie. Ale wracając tutaj do właśnie naszej gminy, mamy w naszej gminie bardzo wiele osób, które śpiewają, które zaczynają śpiewać. O, super. Mamy kółka muzyczne i w szkołach i tutaj w GCK działa takie kółko wokalno-muzyczne. Powiedz, jakie są Twoje rady dla takich początkujących młodych osób, które próbują się gdzieś wybić? Przede wszystkim zawsze warto spróbować. Trzeba sobie zdawać sprawę i tu mogę powiedzieć do rodziców, bo sama jako dziecko bardzo byłam zadowolona z tego, że rodzice mi dali możliwość obcowania z instrumentami, czy też potem chodziłam na jakieś Grasz lekcje. Na instrument? Chodziłam na lekcje grania na pianinie, potem na gitarze. W ogóle obcowanie z różnorodną muzyką. Jak najbardziej. Jeżeli dziecko chce dać możliwość, jeżeli jest oczywiście no, ku temu jakaś sposobność, tak? Jeżeli ktoś ewidentnie nie ma słuchu i tak dalej,
i nie nadaje się, ale lubi to robić, niech to robi, niech sobie śpiewa, tylko też warto być szczerym z taką osobą, że słuchaj, no możesz pracować i tak dalej, ale nie robić takich nadziei, nie mieć takich chorych ambicji, trochę za przeproszeniem, żeby moje dziecko musi być gwiazdą. Życie gwiazd wcale nie jest szczęśliwe, ja oczywiście jeszcze tego nie wiem, może się nigdy nie dowiem, ale gdzieś tam obserwuję to może bliżej niż państwo i to nie jest, to nie powinien być cel, tak samo nastawienie na pieniądze, czy na sukces, czy na popularność, to nie powinien być cel. Trzeba sobie zobaczyć. Chodzi o to, aby, tak jak powiedziałaś na początku, swój kapryz, marzenie, czyli spełniać to zamierzenie, które... A potem ważne jest to, że jeżeli, bo zawsze przychodzi moment zwątpienia, zawsze, czy to ma sens, czy nie, żeby jednak nie odpuszczać. Jeżeli teraz tutaj do młodzieży może, największym naszym wrogiem jest strach, a jak to śpiewał Deserter, wolność zaczyna się tam, gdzie kończy się strach. I to jest bardzo, bardzo ważne. Czyli nie bójmy się. Nie bójcie się. Billie Eilish, pewnie wszystkich młodzieży bardzo znana, ona była gnębiona przecież. Ona była prześladowana, dzieciaki jej nie lubiły. I co? Po prostu nie przyjmować się absolutnie złośliwościami, przyjmować konstruktywną krytykę, przyjmować to, ale słuchać ludzi, którzy chcą dla nas dobrze i mówią to właśnie konkretne rzeczy, merytorycznie do nas mówią. A to, że ktoś powie, że to jest beznadziejne, no to niech sobie mówi. No. Róbmy swoje. Bo znajdą się też osoby, które powiedzą, że to jest świetne i to też jest miłe, ale znajdą się takie osoby, które powiedzą ci, okej, jesteś w tym dobra, ale ja mogę ci pokazać, że jak zrobić to lepiej i zależy od ciebie, czy chcesz pracować, czy nie, bo to jest ciężka praca. No. Dokładnie tak, dokładnie tak. Mamy jeszcze jedno pytanie. Czy była pani w jakimś programie muzycznym, na przykład Szansa na sukces? Nie, byłam w programie takim, w przedszkolu były programy i się odbywały u nas w Miejskim Ośrodku Kultury. I tak, to był mój program, że tak powiem. Za co bardzo jestem wdzięczna, bo to był debiut muzyczny. Oczywiście tutaj sobie żartuję. Tak. Nie uczestniczyłam w żadnym programie. W żadnym talent show. W żadnym talent show i nie planuję. Aniu, jakie są twoje dalsze plany? Muzyczne oczywiście, chciałabym, nie tylko. Jeżeli będzie tylko otwarta furtka, zagrać kilka koncertów z całym bandem. Szczerze powiedziawszy, nie mogę się już tego doczekać. Tak. Żeby chyba nabierać wszyscy tęsknimy już za tą normalną rzeczywistością. Żeby nabierać tego doświadczenia, żeby móc to pokazywać na żywo, żeby czuć tę energię, bo to jest zawsze coś, zawsze jest to coś innego. To, że nie wiem, śpiewamy w internecie, czy wypuszczamy, to nie jest ten sam przekaz, ta sama moc przekazu. I też nie ma tej relacji z widzem. Kolejna rzecz, chciałabym pracować nad nowym materiałem, ponieważ tak jak już wcześniej mówiłam, mam bardzo dużo pomysłów. I tekstów. I chciałabym je realizować konsekwentnie, jeżeli tylko czas pozwoli. Jak najbardziej, nie, po prostu tak jak się, jak jest, są szczeble różne, jeżeli chodzi o każdą karierę, nieważne w jakiej dziedzinie, tak wymaga to pracy, czasu i konsekwencji, poświęcenia. Tak. I tak będę działać. Dobrze, mam jeszcze jedno pytanie. Czy jest jakiś artysta, na którym chciałaby się pani wzorować? Są tacy artyści, oni istnieją i to są właśnie z takich polskich, no to jest Kasia Nosowska, jest Rojek, jest Vito Bambino, oni bardziej tekstowo, szczególnie ostatnia płyta Vito Bambino bardzo mi się spodobała. Kto jeszcze, ciekawy dla mnie był zespołem The Dumplings, Wonky One, to są takie brzmienia, które gdzieś mi są bliskie. Dawid Podsiadło oczywiście, tylko że on jest, no wiadomo, to jest mainstream, to jest topowy level, ale no jednak
on jest za lekki, jeżeli chodzi o takie docelowe już moje działanie. Czyli to są twoi ulubieni wykonawcy, tak? Tak, to są moi ulubieni wykonawcy i na nich myślę, że się wzorujesz. Wzoruję. Tak, tak. Oczywiście chciałabym mieć taką pewność siebie i głos jak Beata Kozidrak, ale no myślę, że to już z naturą się nie wygra. Jeszcze jedno pytanie. Jeśli się okaże, że projekt Mania będzie strzałem w dziesiątkę, to czy medycyna pójdzie na bok? Pozdrawiam po raz trzeci, wiadomo kogo. Nie, nigdy nie chciałabym żyć tylko z muzyki. Mhm. Jeżeli stanie się tak, że będę mogła sobie pozwolić na to, żeby swobodnie, bo teraz też pracuję po to, żeby mieć jakiś kapitał, żeby inwestować na swoją pasję. Chciałabym dojść do momentu, w którym na tyle rozwinę się muzycznie, że będę mogła z tego mieć czerpać korzyści. Ale nie finansowe. Duży zysk. Mhm. Nie taki, że ja bym chciała tylko z tego żyć. Tylko żeby to się zwracało po prostu. Tak. Jeżeli będzie na równi, jeżeli chodzi o muzykę, to będzie świetnie. A z fizjoterapii nigdy nie zrezygnuję, ponieważ myślę, że każdy ma jakieś przeznaczenie w swoim życiu. Jeżeli posiadam wiedzę, która służy ludziom, to byłoby to bardzo egoistyczne i chyba nie fair względem... Sama powiedziałaś, że lubisz pomagać i sprawia ci to dużą przyjemność. Tak, dla mnie, owszem, myśląc o sobie, ale myślę, że to byłoby nie fair względem moich nauczycieli, mojego promotora i też tych umiejętności, które już mam. Mhm. Nie? To takie, jeżeli mogę komuś pomóc, to co, bo już mi się odechce? No Aniu, nie. Tak na zakończenie naszego wywiadu mamy bardzo fajną informację od pani Angeli, że Julka pozdrawia mamę. No ojej, to koniecznie. Dziękuję bardzo. Postaram się być najszybciej jak mogę. W domu. Tak. Aniu, bardzo ci dziękujemy. Polecamy oczywiście projekt Mania. Tak. Polecamy bluzy. Tak. Aniu, może jeszcze raz powiedz, gdzie można zakupić, gdzie można nabyć? Można je nabyć na naszej stronie internetowej www.projektmania.pl. Tam jest zakładka sklep u góry strony. Bardzo prosto dzięki HalPress można właśnie poruszać się po tej stronie. Także zachęcam serdecznie. Dobrze. A my dziękujemy ci bardzo serdecznie jeszcze raz za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy wszystkich naszych widzów do GCK w sieci za tydzień. Za tydzień już ostatnie spotkanie w tym roku serii GCK w sieci na żywo. A wszystkich mieszkańców naszej gminy i nie tylko zapraszamy również 19 grudnia o godzinie 19 na koncert bożonarodzeniowy na żywo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia.